Mamy w tej chwili parę budów. Z tych budów dwie budowy są takimi, na które rzeczywiście ten mróz w tej chwili ma wpływ. Potoczą się roboty na zewnątrz, roboty żelbetowe, roboty murowe, prawda? I te roboty trzeba było wstrzymać. One co najmniej od tygodnia są wstrzymane i są realizowane. Natomiast jest kilka budów, gdzie obiekt jest zamknięty. Jest zamontowana stolarka okienna, elewacje są ocieplone. Po prostu prace wewnątrz trwają, normalnie przebiegają. Także wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy i jak długo ten mróz przytrzyma, prawda? Jak długo będzie sprawował kłopoty w realizacji. Każdy deweloper, każdy wykonawca, prawda, jednak zakłada, że te zimy w Polsce bywają, no i próbuje, że tak powiem, w miarę gdzieś jakieś bufory sobie poprzyjmować, żeby na takie sytuacje nieprzewidziane mieć jakiś wpływ, prawda. Natomiast no, to wszystko leży od okresu. Jeśli to będzie trwało na przykład w tym roku do kwietnia, prawda, i w przyszłym roku się powtarza listopad, kwiecień, na pewno to wpłynie, prawda. Jeśli będzie to w tym roku, nie wiem, parę tygodni, w przyszłym roku parę tygodni, to to jest normalna sytuacja oczywiście i powinniśmy sobie poradzić. To wszystko zależy od roboty. No betony generalnie tak minus 10 można robić, powyżej już trzeba zastanowić się nad tym, jak robić, żeby byłoby dobrze. Oczywiście to kosztuje i trzeba zawsze wyważać, czy warto, czy nie warto. Tak? Natomiast roboty murowe są bardziej wrażliwe na takie zmiany pogody i tam już praktycznie przy zejściu niewiele poniżej zera już trzeba roboty raczej wstrzymywać, ponieważ króciłoby to konsekwencjami w przyszłości negatywnymi dla może nie dla bezpieczeństwa, prawda, ale dla jakości robót.